Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Adventure Time Tower Defense. Ja jestem SaveMod i czemu zaczynamy w takim dziwnym miejscu? Otóż to daily dostałem Wish Orba, tego legendarnego, dlatego też zatrzymałem szybciutko, żeby wam pokazać, co z niego wyleci. Epickie, przepraszam, epickiego, ale to widzicie jest wow! Serio? Serio? Ja to kupowałem ostatnio, jak pamiętacie pewnie. 8, 2 damage, czyli 3 damage. Winkest Blood, 20% hit. Ojojku. To jest dla niego. Kuszące. To jest naprawdę mega, mega kuszące, ale to jest też kuszące. Więcej jednostek może wziąć, patrz, ma 4 damage'a. I chyba to wezmę jednak. Jeszcze jednego zęba. Ząb jest naprawdę kozacki. Ja bym dał to Sai. Sai naprawdę wtedy by zyskała dużo na mocy. Sai by dużo zyskała, ale to też jest dobre. I nie mam diamentów. Wydałem wszystko ostatnio. No dobra, to biorę. To biorę, jak nic. 150, tylko 150 na legendę. Gdybym ja wiedział. Dobra, mogłem zobaczyć wczoraj, co będzie dzisiejszego dnia do dodania. Gdybym wiedział. No dobra, nic na to niestety nie poradzę. Wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda. A przykazam, że otwórzmy sobie jeszcze tego. O nie, też. A co jest w ogóle dzisiaj? Dzisiaj nie patrzyłem się jeszcze do gry. O, Tinget jakiś ciekawy. Ingrid Destroy Moab Class. Rozwala nasz szota, jeżeli ma już tyle życia. Tak to trzeba rozumieć. Alice. Ne. Ja wiem, że muszę sobie tych sojuszników się kupować, bo dajecie mi fajne wyzwania na sojuszników też. Będziemy robili. Dobra, dzisiaj wyzwanie będzie pierwsze wasze wyzwanie. Sponsorować będzie je Krętusz. Tylko, żeby tam nie ma Marceliny. Patrzymy na wasze wszystkie wyzwania. W żadnym wyzwaniu nie daliście Marceliny jako tej głównej jednostki. Troszkę żałuję, bo chciałem sobie Marceliny troszkę pograć, ale dobra. Krętusz zaproponował na mapkę Impopelium bądź Extreme, gdzie mogę grać tylko super małpką i lodowym królem. Jego pingwinkiem. Oczywiście pingwinka nie zrobiłem, bo on jest za ciężki do zbudowania. Ale czekajcie, przygotuję się tylko szybciutko do odcinka. No i dobra, witam was po tej krótkiej przerwie. Mamy już bohaterów wybranych. Tam później było oczywiście napisane, że mogę później używać wszystkich, ale oczywiście tego nie będę jeszcze robił. Zagramy sobie na mapce na razie prostej, bo będę starał się grać tylko tymi małpkami wyznaczonymi, czyli dwoma jednostkami na Impopable. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, ustawiłem tu jeszcze dodatkowo, tutaj widzicie, trzy jednostki, czyli Maxa. Saja chciałem tutaj jeszcze mieć w zespole. Więc dajmy sobie tutaj jeszcze Sai. Dorzućmy, wiecie, taka bardziej asekuracja to ma być dla nas. W razie W asekuracja, żeby w razie czego coś mu zrobić. Mamy Genia oczywiście, ale Genia chyba nie będziemy używali. Zobaczymy zresztą. Czy mam tu jakieś małpki takie dodatkowe? Czy jednostki, małpki, save. Dobra, jest wszystko ok. Będzie ciężko. Impopable. Lecimy z koksem. Mam się skupić teraz na Ice Monkey i na Super Małpce, więc... Zobaczymy. Widzicie, jest bardzo, bardzo pościutko, więc co? No, zaczynamy standardowo. I od... Ice Monkey, bo kto tu może być inny postawiony? Znaczy od Lodowego Króla. Lodowy Królu, pokaż swoją moc. Pokażcie mi, księżniczki, gdzie one są. Dobre. Geniu. Ja bym też oczywiście postawił. Wiem, że nie mam żadnego sposobu na szybsze zarabianie teraz przez to. Teoretycznie mogłem sobie Beama postawić. Może Fina i Maxa, znaczy Fina i Jake'a też gdzieś tutaj jest daleko. Ale okej. Okay. Nie to, nie. Po prostu jak jest powiedziane, że nie mogę, no to nie mogę. Nie ma, nie wiecie, że a to może jednak troszeczkę jednak, no nie. Jak nie, to nie. Po prostu. Pamiętajcie, że jednak trzeba się tego trzymać.
Większy zasięg, ok. Pieniu, proszę cię bardzo. Into 3 glas. No tak. I 3. Rybki, rybki, tak. Tam mówiliśmy, że to są rybki, to są butelki. Różne wersje już były. No okej, 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 okej. Dobra, bolt pieszczylimy. A ice balls, bo tutaj na pewno dodatkowe strzały, żeby tutaj atakowały, więc to będzie na pewno mocne wtedy. Jak najbardziej. Teraz co? Większy zasięg, nie tylko mój zasięg, tylko jeszcze po prostu będę wychodziły poza. Oczywiście warto. Oczywiście to jest bardzo dobre, widzicie? Aż to chodzi aż tutaj i aż tutaj. Jak najbardziej git. Widzicie? I dochodzi do tego fragmentu. Więc to jest mocne, to jest akurat bardzo, bardzo mocne. Bo teraz dajemy w tą stronę. Kamo. On chyba lidy domyślnie bije, takie mam wrażenie. Chyba. Chyba. Dobra, dajmy na pewno mu speeda. Zdecydowanie on potrzebuje większego speeda. I potrzebujemy... Czekajcie, co było trzeba pójść? Chcę odblokować to. Nie, to już mam to do odblokowania. Tak, to jest tutaj. To jest też dobre, bo to daje mi dwa razy więcej tych strzałów, więc... Czemuż by nie, prawda? Zamiast tutaj tych 8 poleci 16. Mocne. To będzie już jak najbardziej mocne. No i powoli będziemy się już mogli szykować pod super małpkę. To gdzieś ustawimy tutaj na końcu, takie mam wrażenie. Na końcu. Jak widzicie, Gieniu i Lodowy Król sobie radzą. Jakoś sobie tam oczywiście będą idę radzić. Zobaczymy, czy to wyzwanie jest do przejścia w ogóle. Na moich zasadach. Orgalord. Też prosiliście, żebym to zbudował wreszcie. To mi pytaliście, że to jest dobre, może nie jak super małpka, ale jest dobre, ale ma mały zasięg, czyli ma ten zasięg, co widzicie tutaj. No dobra. Gieniu, jak ci idzie? No Gieniu, powiem ci, że niczego sobie. Lodowy Król... Słuchajcie, nie, to był Lodowy Król, dobra, Gieniu jest tutaj. Dobra, okej. Okay. Zwątpiłem tak naprawdę w to. Nie! Gieniu! No i wracajmy do gry. Tak się teraz zastanowiłem, czy już mogę postawić jeszcze fanów super małpki, czyli tych super fans. Ale zobaczmy, na razie postarajmy się jeszcze grać bez nich. Jak nie nazbieram na super małpkę, to wtedy faktycznie postawimy ich. Ale wiecie, że pozbieram na super małpkę. Tu bym ją postawił z chęcią, tutaj w tym miejscu. Miałaby bardzo fajny i przyjemny zasięg. No ale zobaczymy. Jak polecam znowu tutaj białe. Nie pamiętam, na której właśnie ludzie były te białe. Już teraz? Tak, teraz lecą białe. No dobra. Róbmy w ten sposób. Ej. No innej możliwości nie mam. Muszę się wzmocnić właśnie w ten sposób przez nich. Jak sami widzicie, no już to nie jest takie hop-siup. To już nie jest hop-siup. No Gieniu oczywiście jest słaby teraz u mnie, no ale okej. Okay. Tak, nie mogło trafić. Aj, złe miejsce być chyba dalej. No, widzicie? Tak, złe miejsce. Zdecydowanie złe miejsce jest. Złe miejsce. Ach! No cóż, no cóż. Mam drugą propozycję, czyli na zasadzie sprzedania wszystkich i postawienia jednak super małpki. Okej. Okay. Ona mi powinna utrzymać mnie.
I Lodowego Króla sobie po prostu od nowa postawimy. Po prostu od nowa postawimy Lodowego Króla. No inaczej nie da, nie ma pomysłu, nie ma pomysłu jak to przejść. A trzeci raz rozpoczynanie od nowa niekoniecznie mnie się uwidzi, więc taka opcja będzie w porządku. No i teraz lecimy na tutaj ścieżkę, czyli Lodowy Król powraca do gry od nowa, ale przynajmniej teraz będę mógł faktycznie zabudować tak jak chcę. A nie się martwi, że no nie mogę nic postawić, no bo wszystko przypuszcza on. No tak, tutaj te czerwone, te... Nie czerwone, co ja mówię, kurczę, czerwone safe. Białe balony są straszną zmorą dla Lodowego Króla, bo on po prostu im nic nie może zrobić. To jest po prostu Ice Monkey. Nie może ich rozwalić, tak samo on również sobie z nimi całkowicie nie radzi. Nawet te kolce nie rozwalają. To jest troszeczkę dziwne, bo jak dobrze wiecie, armata nie potrafi rozwalić czarnych balonów, ale armata z rozpryskiem już je rozwala. Te kolce też powinny rozwalać w takim razie. Według mnie przynajmniej tak mi się wydaje. To te kolce również powinny rozwalać. Tylko z tego właśnie powodu. To te kolce niby, no... To nie jest taki stricte lodowy atak, to jest sobie na kolce. Ostre, więc no powinny coś one tutaj robić. No ale okej, rozumiem, że po prostu twórcy uznali inaczej. Nic mi do tego, że tak powiem. Dajmy pierw zasięg mu jednak. Bo wydaje mi się, że on se właśnie, widzieliście, on se poradzi z lidami, więc nie muszę się skupiać szybko na tych laserowych oczach. Po prostu. I dwie małpki mają pokonać Bada później. To będzie ciężkie. Pokonanie Bada będzie chyba najcięższe. Ale spróbuję jak najbardziej. Pokonać Bada. Będzie zabawnie. Będzie na pewno zabawnie z nim. Zdecydowanie. I pewnie przyczynimy się Marcynkę. Jak już napisaliście mi, że... Znaczy napisali mi tutaj. Czy w ogóle podawałem? Krętusz. Krętusz, pozdrawiam cię serdecznie, jeśli nie podałem twojego nicka od razu przy wyzwaniu, to przepraszam cię bardzo za to. Ja w ogóle podałem... Jak ono tam brzmiało? O, chyba nie podawałem. A tak w ogóle napiszcie, z tych dwóch małpek, kto według was jest lepszy? Czyli lodowy, czy... No zobacz, super małpka. Czy Marcelina powiedzmy, czy lodowy, czy Marcelina. Ja później Marcelinę postawię i ją sobie też porównamy tutaj, mniej więcej przynajmniej. No, zobaczymy. Okej, to już będzie mocniejsze. To już będzie fajne, mocne i to oczywiście chcę. Zdecydowanie to. Tu sami widzicie, to już jest mocarde, teraz Lodowy Król faktycznie będzie robił damage. No dobra, on jeszcze pomaga, ale Lodowy Król też sobie daje radę. Już jest lepiej przed ten, na pewno. O, jeszcze mrożenie bym dał i już w ogóle będzie git. Mroźne... Mroźne wyzwanie, fabuła. W spokojny sobotni dzień. Idealnie, bo mamy dzisiaj sobotę. Balony zaatakowały wszystkich w świecie przygód, lecz ocalały tylko cztery postacie. Supermałpka i jej fan, ponieważ byli w siedzibie Supermałpki. I Lodowy Król wraz z jego pingwinkiem Gieniem, którzy byli w jego lodowym królestwie. Długo nie czekając wyruszyli na ratunek. No, ciekawe. Lodowy Król się tak tutaj połączył z innymi, żeby iść na ratunek. Nie w jego naturze to chyba, no ale okej. Tak. Gdy już ich uratowali, to wszyscy razem poszli pokonać Bada lub Zonga, w zależności na jakim trybie będziesz grał. Oczywiście Bada. Bada, oczywiście Zong tutaj też będzie. Grasz na Impopery lub Extreme. I jest super małpka, jej fan, lodowa małpka, jej pingwin. I dopiero na koniec 58 rundy mogę stawiać inne jednostki. I tak to zrobię. 58 runda, postawię wtedy Marcelinę. Idealnie. Znaczy na Zonga idealnie wejdzie Marcelina. Ale teraz zbieram na Gienia, tak, zbieram na Gienia, bo chcieliście, żebym go pokazał. Więc chciałbym Gienia postawić. To jest wyzwanie pod Gienia, więc głupio byłoby go nie postawić, prawda? Nie mam wrażenia. Głupio byłoby go nie postawić. Tym bardziej, że Super Małpka i Lodowy Król w takim przynajmniej zestawieniu sobie bardzo fajnie radzą. Jak najbardziej. Super Małpka jest naprawdę mocarna, ale uwierzcie mi, no te inne małpki te sobie dają radę. W ogóle następne wyzwanie już będzie takie wybiorę, żeby było bez Super Małpki. Teraz jak chcecie wymyślać swoje wyzwania, to pamiętajcie, żebyście nie pisali o Super Małpce, bo tego wyzwania zapewne nie wezmę.
Po prostu, jak widzicie, fajne wyzwanie, koniecznie dajcie mu łapkę, bo wtedy ja wiem, że to wyzwanie chcecie. Ja się patrzę na razie po łapkach, później będę wam dawał to samo, te wyzwania w formie ankiety, które bardziej chcecie, ale na razie nie, bo na razie jednak wybieram te, które ja uważam, że jestem w stanie przejść. Może później poczuję się bardziej na siłach, żeby wykonać każde, tak jak w przypadku Blue Star Defense 6, to co wy wybierzecie, a nie to co ja wybiorę. A to dopiero później. Jeszcze chyba nie czuję się na tyle swobodnie w Adventure Time. Ale to się na pewno zmieni. 11 tysięcy. Ciekawe, w której rundzie ja nazbieram na Gienia. Czy zdołam nazbierać? Kusimy te oczy mnie mega kuszą. Ale jednak, nie mogę jej postawić, po prostu nie mogę. Ale na razie jest spokojnie. Na razie jest w miarę spokojnie, widzę. A wszystko jest na first. A piorunek, widzicie, zawsze biją na strong. To też jest dosyć ważne do zapamiętania, że piorun zawsze bije strong, a nie first. Bo first leciały tutaj przed nami, a oni tak się skupili na tych najsilniejszych. No. Coś w tym musi być. Coś w tym musi być. Czternaście tysięcy. Ja ciągle nie mam agienia. 30 koła ten gieniu chce. To jest po prostu chore. To jest chore. Nie wiem, czy nie usunę lodowego króla, żeby postawić gienia tego lepszego, ale nie wiem, to jest w ogóle warte swojej ceny. To jest główny problem, że nie wiem, czy genie jest warte swojej ceny. Podejrzewam, że chyba nie. Że mi pisaliście też, że on nie jest warte ceny, ale dobra. Marcynia pójdzie jako pierwsza. Jak byłabym chciał, tylko 59 runda musi być. Słuchajcie, było faktycznie tam ta runda większa. No dawajcie. No dawaj rundę kolejną. I... Rany boska! Dobra, wiem, że tutaj leci tych BFB dużo, ale właśnie tym bardziej Marcelina by mi się tutaj przydała. Chociaż nie zbuduję jej żadnych upgrade'ów. Chyba tylko szybsze latanie dam jej. Okej. Okay. Marcelinka, jesteś super. Idziesz na balony. No i dam ci tylko szybsze latanie. No i może telekinezę, żebyś mogła cofać. Nic więcej. Nic więcej. Tylko to będziesz miała na razie tych dostępnych rzeczy. Dobra, teraz idzie już Zong. Zong. Okej. Chili brak. No, 16 tysięcy. Już bym sobie tak zboostował tutaj super małpkę, że ona by tutaj rozwalała sama wszystko. No ale jednak zbieram na Gienia. Zbieram na Gienia. Ale boję się, że nie uda mi się. No jest zabawne, bo ona bije ze zwykłych tutaj ataków. Ja dałem super małpce tylko zasięg. To jest tylko i wyłącznie zasięg. Widzicie, jest ciekawy, jest naprawdę mocne. Marcelinka, oj ty bez upgrade'u jesteś mega słaba, widzę. Bez upgrade'a sobie średnio radzisz. Was Expert. O, nie w tym miejscu cię postawiłem, moja droga. Musisz być tutaj. Masz dosyć fajne tutaj boosty. Okej. Okay. No dobra. Aha, i jeszcze potrzebuję cię oczywiście ustawić na ścieżkę. Powiedzmy, że ty boostujesz w zasięgu twojego domku. Czyli twoje tutaj... Ty, co to jest? Wzmacniacz. Tego wzmacniacza. Okej, kasa, super. Akurat ty pan zapytał, się kasa przydała. Okej, mamy achievement odnośnie Lodowego Króla. Tak, nie używam go za często, więc jak najbardziej achievement jest zasłużony. Jak najbardziej jest on zasłużony. Czyli 64 runda.
I kiszę już 23 tysiące. Jak nie ja, jak nie ja. To lądowy król out. I gieniu. No nie no, chciałem lądowego króla jednak mieć w swoim zespole. Ciągle. Ale gieniu, wiesz co? Jak ty masz być taki drogi, ja bym ci postawił może w zasięgu tego budynku jednak. Gieniu, wybacz mi bardzo, że się stawiam jeszcze raz. Ale jednak skoro masz być aż taki drogi, to przynajmniej korzystaj z tego budyneczku. Widzicie, ledwo łapię tą stronę, no ale okej. Mam nadzieję, że Bat będzie leciał główną ścieżką, a nie tutaj, tutaj boczkiem. Ja zobaczymy. I też mam nadzieję, że zasięg będzie troszeczkę lepszy. No, na razie, to cofanie super. Cofanie super u Marceliny, jak najbardziej. I znowu. I znowu cofanie. Może to budynek cofa? No to jest ciekawe akurat. To cofa? Marcelina? Swoim lataniem czy budynek? Graniem swoim. Nie, chyba Marcelina. Bo budynek tutaj nie sięga na tą stronę, ale oni się cofali na tej stronie. Jeszcze 1500 i zaraz będzie Orgalord. Orgalord. To będzie mocarne. To będzie mocarne. A jak to wyzwania? Po prostu jak to wyzwania? Uwaga, uwaga, uwaga. Okej, kolejny. Kasa, super, kasa ta realna w grze. Okej. Okay. Że mamy jej dużo już, ale oczywiście czym więcej, tym lepiej. Nie ukrywajmy. Nie będę pokazał, że mamy jej aż tyle. Po prostu. Dobrze, mamy tutaj Orgalorda. I teraz tylko mi powiedz, mój drogi, co ty robisz. Ja przegram. Wiecie co? Postawiłem go, ale... On coś robił w ogóle? Więc ja powiem, zobaczę sobie na przebitkach. Na razie już nie będę stawiał ponownie. Bo ja mam głupie wrażenie, że on nic nie robił. Naprawdę, mam głupie wrażenie, że on nic dosłownie nie robił. Może temu, że on nie widział tego... Dobra, więc postawimy go kiedy indziej. Ale był postawiony, był postawiony. Za mało mam pieniążków. Gdybym miał ich więcej, mógłbym tutaj coś kombinować. A tak to no nie za bardzo. Badałem tych nekromantów teraz. Tamtych już używałem, nekromantów jeszcze nie miałem ani razu. Okej. Okay. W losowych miejscach wychodzi ekipa. Okej, okay, rozumiem. Coś długo będziecie? A, dobra, czyli połowa czasu regeneracji, połowa czasu odnowy, oni tutaj będą w grze. Okej, okay, kasa. No i zbufowani są wszyscy już na maksa, tak. Wszyscy na maksa. Jeszcze tylko fanclub możemy twój aktywować. Jeszcze tutaj wszystkie pozostałe tutaj jednostki, które są w twoim fanklubie. No i oczywiście jak będą nam przychodzili, to wtedy strzelimy sobie nasz człowiek tutaj kościotrupów, chociaż myślę, że super małpka sobie sama poradzi z Badem. Chyba tak. Lodowy król może nie jest mocny, nie jest on mocny, zdecydowanie. 66 tysięcy, do niego 210. 1/3, to nie jest źle wbrew pozorom. 1/3 to nie jest źle. Myślałem, że będzie jeszcze gorzej, no ale... Powiem wam, że nawet niczego sobie to wyszło. I teści niczego sobie to nawet wyszedł. Oczywiście żałuję, że nie mam tego genia cały czas, no ale... Nie mam jak, po prostu nie mam jak go postawić. Ej, kolejny. Jak widzicie, mogę tutaj nawet dużo postawić, więc... Jak najbardziej.
Raz, dwa. I tutaj. Kasa realna. Okej. Okay. No tak, bo główny damage jest od super małpki, więc super małpka głównie rozwala nam sterowce. I też nie ma co się dziwić, że to ona zdobywa nam rzeczy. Ale to fajnie, czym więcej tych rzeczy, tym oczywiście będzie lepiej dla mnie, więc ja oczywiście nic przeciwko nie mam. To by nie było. No i teraz będzie już ostatnia runda zaraz. Lagi są, ale jak widzicie, radzimy sobie. Postawię ciebie tutaj jako taka bardziej asekuracja. On może być na wodzie, bo mam takie tutaj buffy w nim. To będzie taka asekuracja bardziej, jak będzie już bardziej leciał. Jako, że on jest na wodzie, to ma jeszcze szybszy speed. To jest naprawdę mocne. To będzie naprawdę mega, mega mocne. I ułożenie jest idealne, bo aż do samej tej dziury coś robi. Okej, okay. Marcelina? No dobra, idziesz już. Oni się zespią na dole głównie pewnie, ale użyjmy już raz skilla. Dobra, tutaj są. Szkoda, prawda, że tak naprawdę, no, znowu mi zniknął. W ogóle strzelał? Dobra, strzeli cokolwiek. Czemu tyle. Dobra, dwóch łuczników strzela, teraz oni znikają, no niestety. Niestety, niestety. No i teraz Sai. No to strzelaj. I ty, ja tu się tutaj respi ich znowu. To jest losowe, nie robię losowych rzeczy. W tą ścieżkę już chyba nigdy nie będę iść, bo, no mówię wam, nie lubię czegoś, co jest losowe, nad czym nie mam żadnej kontroli. Ej, poradzę sobie z nimi? Ale jeszcze jedno kółko chyba będzie wykonywane. Chyba spokojnie sobie chyba poradzimy. Okej, okay, dobra, myślałem, że postawię tutaj jeszcze Maxa, albo naszego Charlie, ale już jest okej, okay, już jest w porządku. Easy, easy. No oczywiście dopiero teraz. Żałuję, że Gjegne nie mogłem tutaj zostawić w gierce, ale naprawdę nie widziałem żadnego damage'u u niego. No nie jest problem taki, że on nie widzi camo i też to pewnie powodowało to, że nie widziałem, żeby on tutaj bił, a pewnie bił. Napiszcie zresztą, zrobiłem źle ono się Gjegna. I to może nie jest czas jeszcze na niego, żeby go postawić, ale myślę, że teraz mam chyba już upgrade na piąty gier u balonowej, bo teraz widziałem, zostałem 5 słodyczy. Mogę podwoić, to na pewno już będzie upgrade. Super. W takim razie zaraz sobie to szczelimy i w kolejnym myślę, że już postawimy balonową i może sobie już genia dam radę szczelić sobie. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy. Ok, wybierzmy sobie jakąś najlepszą kartę. Viper. Nie mam innego pomysłu. Jeszcze? Ok, jeszcze jeden. Więc nie będę resetował, bo za to często resetuję i później też wam się może wydawać dziwne, że tak po prostu schylam inne karty, więc teraz nie będę tego resetował. Dobra, impopable pokonane, więc teraz tylko sobie jeszcze zabiedujmy, bo mam możliwość, prawda? Balonowa dostała chyba teraz boosta. Tak, jest, widzicie, jest jedynka. Level up! I to jest to, co jest podobno mega mocne. Loyal. To będzie mocarne. To już będzie naprawdę mocarne. Ale co to jest? Jak to używać? To już będzie w kolejnym materiale. Oczywiście zbierzmy. 23,5 tysiąca. Dużo. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o komentowaniu, o lajkowaniu. Jeśli macie taką ochotę, będzie mi bardzo miło z tego powodu. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie. Hej, hej, pa!